Kontynuujemy? Nie, znaczy nie klikaj kontynuuj. Możesz kliknąć, gówno ci to da. Znaczy, okej, okay, to raz, wybacz, panikuję już. Dało się zauważyć. Okej, okay, a więc przede wszystkim. Kto umie ładnie czytać? Żeby a, dobrze, to ładnie to wyjmam. Ktoś chętny? Jak nikt nie jest chętny, no to Zeus, go. No proszę, dobra, od czego mam zacząć? Obecna sytuacja. Atakujemy z granicy rumuńsko-ukraińskiej. Jednakże terytorium, które oficjalnie kontrolujemy, znajduje się 68 km stąd i jest to najbardziej wysunięty na południe przyczółek na linii frontowej przeciwko Ukrainie. Ukraińcy posiadają jeszcze pas ziemi o szerokości 50 km. Z tego powodu wojsko rumuńskie nie jest jeszcze w najwyższym stanie gotowości bojowej. Pospolici obywatele uważają, że wojna ominie ich kraj mimo upadku Aten i wojsk greckich. Jednakże tutaj wkracza na arenę pewien ukraiński generał. Dogadał się on z naszym sztabem generalnym. W zamian za obietnicę znacznych korzyści po aneksji Ukrainy puścił nasze wojska na swoje terytorium i nie przekazał tego swoim przełożonym. Dzięki temu NATO myśli, że jeszcze ma czas na przygotowanie frontu w Rumunii, zwłaszcza, że oby generał posiadał jedyną dywizję pancerną, która nie znajdowała się na froncie Polski. Ale przechodząc do Legii. O 6.30 nasze wojska zaatakują z granicy rumuńsko-ukraińskiej, a my jesteśmy awangardą tego uderzenia. Czy każdy zrozumiał, o co chodzi? Nie. Mniej więcej. Więc tak się przedstawia obecna sytuacja. Pilot, przeczytaj sobie, masz tę zakładkę dla pilota. Zaraz pytam się, czy wszystko zrozumiałeś. Teraz sprawy techniczne. Przede wszystkim misja jest na jedno życie. Jeżeli was wywali lub coś się stanie, wracacie na swojego slota. Jeżeli nie będziecie mogli wejść, wchodzicie wtedy na tego samego slota w rezerwie. Jeżeli zginiecie w jakiś idiotyczny sposób, nie możecie się zrespić. Jeżeli zginiecie w jakiś dosyć sensowny sposób, albo właśnie przez bugi, możecie wejść na tą rezerwę. Dalej. Szękaj mikro. Już. Dalej. Na samym początku, gdy będziemy lecieć na punkt Igor 2, zaraz zostanie przedstawiony to fabularnie. Czekacie, aż pilot, w którego się wcielę ja, powie wam, żeby wyrzucić linę. Wtedy będziecie zjeżdżać. Gdy już ostatni zjedzie, będzie na ziemi, dowódca plutonu, na 200 przekaże mi ostatni. Rozumiałeś, Jankes? Tak. Okay. Pilot, przeczytałeś sobie? Tak. Rozumiesz wszystko? Tak. Okay. Jeszcze jakieś pytania techniczne? Czy ten helikopter, którym będziemy zjeżdżać na liniach, jest wyposażony w linę lub je posiada w ekwipunku? Ktokolwiek z nas. Helikopter jest wyposażony. Helikopter jest wyposażony w linę. Dobra, tak pytam, że dla ciekawości. Żeby później nie było. Jeszcze jakieś pytania? Okej, okay. Czyli brak. W sumie, że czołg też będzie ten. Też zeskakujemy, czy a właśnie, jesteś? Czołg. Jako, że niestety nie da się dać podwiesić pod rosyjskie helikoptery pojazdu. Dlatego wy startujecie, macie ze sobą GPS-y, powinniście sobie zobaczyć, gdzie jesteście. Dacie radę zorientować się, gdzie jesteście? Czy muszę wam teraz pokazać? Widzę, gdzie jestem. Ale easy. No. Fabularnie wziął was helikopter, podleciał, puścił, zostawił i odleciał. Zostaliście przetransportowani przez helikopter.
Jeszcze jakieś pytania? No nie ma wie. Okej, czyli brak. Proszę teraz kogoś o przeczytanie zadań. Czy znowu ja muszę? Ja mogę. Okej, to przeczytaj. Od desant w punkcie Igor 2 i do góry. No to tak, desant w punkcie Igor 2. Naszym pierwszym zadaniem będzie desant za pomocą lin w punkcie Igor 2. Jednakże lina, którą mamy na pokładzie, wyglądają trochę staro. W trakcie lotu pilot oceni, czy będzie można jej użyć. Ze względu na nierówny teren na LZ, jeżeli okaże się, że liny są niezdatne do użytku, wylądujemy na Igor 1. Zajęcie lotniska. Następnie atakujemy lotnisko. Zwiadowcy godzinę temu oznaczyli dla nas wrogie umocnienia i pojazdy. Ich oznaczenia są naniesione na nasz system GPS. Upewnijcie się, że wyeliminujecie wrogów, oczyście każde pomieszczenie. Nie brać jeńców, oprócz wyższych oficerów i osób, które uznacie za bardzo wartościowe. Unikaj zniszczenia infrastruktury lotniska. Musimy pamiętać o unikaniu zniszczenia infrastruktury lotniska. Zamierzamy używać tego lotniska, by odciążyć to na zachodzie. W tym samym momencie inna jednostka będzie atakowała to lotnisko. Jeżeli wszystko pójdzie źle i nie uda nam się zająć głównego lotniska, to będzie zniszczone, bardzo to spowolni nasze natarcie i zwiększy ilość strat. Broń lotnisko za wszelką cenę do przybycia. Naszym ostatnim zadaniem jest bronienie lotniska za wszelką cenę do przybycia pancerniaków. Nie możemy pozwolić, aby przeciwnik odzyskał lotnisko. Nasi sojusznicy muszą się przebić przez 200 km, aby do nas dotrzeć. Przypuszczamy, że zajmie im to do 3-4 godzin. Do czasu jesteśmy zdani jedynie na wsparcie naszego SU-25. Jest on jedynym wsparciem, ale większość zostanie użyte na zachodnie lotnisko. Naszym ostatnim zadaniem jest bronienie lotniska za wszelką cenę do... A, to już się po prostu skupiało. Dobra, wszystko. Voilà. To tak. Jeszcze przeczytaj dodatkowe informacje. Dodatkowe informacje. Z Vesda... Z Vesda 1-3. Na tyłach wroga stacjonuje nasz jeden oddział zwiadowczy. Są lekko uzbrojony. Możemy wykorzystać go do zwiadu, ataku od tyłu na pozycję wroga lub zostawić ich i wykorzystać później. Znajduje się on za wschód od jeziora Wierzba na wraku statku. Sokołow 1. Teren oznaczony Sokołow 1 jest zaminowany. Dodatkowo ten teren może być większy. Co gorsze, na polu minowym znajdują się miny EPFM-1, zwane też minami motylkowymi. Szansa rozbrojenia 0%. Wzgórze Klen. Na wzgórzu znajduje się radar oraz drugi pluton ZSU-234V. Dodatkowo na zachód od niego, tak, znajduje się tam posterunek z wałami ziemnymi. Od zachodu nie jest niczym ochroniony. Na samym posterunku jest około 15 tango oraz 2 moździerzami. Wioska Helm. W wiosce znajduje się jednostka obrony cywilnej. Nie wiemy jakiej wielkości, jednakże spodziewamy się co najmniej plutonu. Nie są zbyt dobrze wyszkoleni ani uzbrojeni, jednakże mogą ukrywać się wśród cywili. Wioska Olsza. W wiosce Olsza z danych wywiadu znajdowali się tylko cywile, głównie patologia. Jednakże po ataku naszych zwiadowców na pobliskie wzgórze wróg mógł zająć wioskę. Z informacji zwiadowców wynika, że wioska nie ma żadnych umocnień i od czasu do czasu przyjeżdża tam milicja. Miasto Krasnostaw. Miasto nie jest ufortyfikowane, mieszkają tam tylko cywile. Tam przeszkodą może być posterunek milicji, ale gdy już nasze strzały, na pewno uciekną. Zresztą mamy nie pchać się do miasta. Wioska Guba. Zgodnie z informacjami z dnia wczorajszego, wioska Guba jest nieobsadzona przez siły nieprzyjaciela. Jednakże około 6 godzin temu nasi zwiadowcy założyli jakiś konwój 20 ciężarówek wojskowych z osłoną, który kierował się na północ. Podejrzewamy, że pojechali oni na granicę, jednakże nie możemy wykluczyć opcji zostawienia garnizonu w tym mieście. Oczekuj, AS. Zgodnie z wiadem, z ostatniej chwili wioska jest czysta. Voilà. Dodatkowo jeszcze ostatnie, proszę złapać sobie łączność, są podane kryptonimy. No to HQ Matuszka, zwiad z Vesda, piechota Koszka, pojazdy opancerzone Grizzly,
powietrzne. Jastrzeb, dobra. No i częstotliwość to 50 samolot z KFW, z KFWO, 60 koszki ze sobą, 70 dowódca plutonu z matuszką. Voilà. Wszystko. Mam jeszcze pytanie. Jet będzie miał przezbrojenie? Tak. Pytanie, na jakim lotnisku lub gdzie dysponuje? Jak daleko jest to lotnisko? Czekaj, by ci teraz powiedzieć. Znaczy, nie chodzi mi, gdzie dokładnie nie musisz mi rysować, tylko jak daleko jest po prostu od celu. Gdzieś na wschodzie. Tak ma napisane. Gdzieś tak północny wschód, około... Ile kilometrów? Proste. Okej, to powiem tak. Fabularnie 18 km stąd. Niefabularnie... 5. Lub... Tak. Dobra, starczy mi. Chciałem tylko wiedzieć. Pojazd opancerzony jest pod kim i kto nim dowodzi i na jakiej częstotliwości? Pojazd jest pod dowódcą plutonu. Jest on na częstotliwości 60. Rozmawia z koszkami. Jest on wsparciem tego plutonu. Git. Jeszcze jakieś pytania? Chyba nie. Pytanie. Czy możemy użyć Zvezda 1-3 do wyeliminowania pelot z góry Klen? Tak, możecie ich użyć, jednakże nie jest powiedziane, że im się to uda. Tam był wilku, więc idzie. A to nie było przy Sokołów 1-1? Znaczy 1? To już był tam stąd rozpierdoliłem. Easy. Dodatkowa informacja. Na tym lotnisku oznaczenia są naniesione przez zwiadowców. Jeżeli są jakieś niepoprawne, złe miejsca, kierować to do nich. Chociaż większość z nich nie żyje. Napiszemy na grobie. Dobra, jeszcze jakieś pytania? To jazda. Jazda z tematem. Enzyrku. Mamy gotowi? Tak. Dobra. Co my tu mamy za wyposażenie? Ty co to jest za amunicja? No to sobie AP i mnie nie denerwuj. Kurwa, nie jest napisane, czy to jest AP, czy AP. Czy hit. No to to z nas ma załadowane, dziękuję. Dobra. UOF, prawie kucho. Dołki. No i dobra. Poczekamy chwilę, aż nasi wylądują, to już się z nimi skomunikuję. Co? Kierowca, masz radio w pojeździe? Długie. Ale długie. Posiadam. Ustaw na 60 i na głośnik. Będziesz moim LTO w tym pojeździe. No to wychodzi niestety. Albo na szczęście, chłopie. Krótkie 260. Nie.
było. Teraz czekujesz z tym. Nie z matuszką, tylko z... Znaczy, jak się nazywali ci... Koszka. Koszka 1-1. Koszką 1-1. Dobra, to tam był dowódca plutonu. Koszka 1-1. Tak. Dobra, ale na razie poczekajmy chwilę. Dobra, panowie, pogadajcie się coś, a ja na chwilę z pojazdu. Chwilę, mam dokument. Czemu ją go ruszać tą? No to kurwa! O co chodzi z tym obniżeniem zawieszenia? Obniż zawieszenie. Dawaj, obniż zawieszenie. O, zajebisty, jeszcze niżej, dawaj. Jak to się ma? Kurwa, spinkowany. Kurwa, szczerze się nie przyciśnie. Jako kierowca. Ja Koszka 1-1 dla Koszki 1-4, zgłoś odbiór. Działa. Zajebiście, że działa. To słyszę spoza czołgu. Weź to ścisz trochę może. Koszka 1-1, ja, Koszka 1-1 dla Koszki 1-4, zgłoś ja odbiór. Ja pierdolę, nic nie słychać przez nich. Dobra, to go przycisz tam o 20. Dobra. A dowódca nie ma dostępu do radia długiego? Sorry, nie mam. Aha. No. Do powodzenia ci, kierowca, że przejeżdżamy. Ej, my też możemy lecieć na długim. Ja nie mogę, sorry. Dowódca sobie otworzy tam. Oraz spróbuję otworzyć radio. No sorry, nie mogę za bardzo. Kurwa, nawet ja mogę. No widzisz, to będzie się pierdolić za mnie, kurwa, dziękuję. Nie mam ustawionego, ja strzelam. Teraz ustawię radio. Ja nie potrafię. Masz tam takie dwa przyciski. Alt oraz P. To... Koszka 1 dla Koszki 1-4, zgłoś odbiór. Jeszcze nie powiem. Jeszcze nie powiem. Koszka 1-4, to Koszka 1-1, zgłaszam odbiór. Koszka 1-1, tu Koszka 1-4. Wylądowaliśmy bez problemu. Zajmujemy pozycję na północ od punktu Igor 1 w lesie. Oczekujemy na dalsze rozkazy. Odbiór. Koszka 1-4, tu Koszka 1-1. Przyjąłem. Oczekuję się bez odbioru. Dobra, to my sobie poczekamy. Dobra, panowie. Panowie, wysiadka z pojazdu. Dziwne kurwa, te. Dziwna amunicja. Nie mamy czym. No, można zapalić. Tylko kierowca włącz silnik, co? To był cały rok.
No, może jeszcze, może na koniec kierowcą, ale już pójść tak. Jak usłyszymy wiadomość na naszym radiu długim, to będzie gitara. Co tam, panowie? Nie mamy zapasowych tych. Słuchajcie. To jak stracimy, to się nie ruszymy i dziękuję. Tyle naszej robotne. W razie czego mamy RPGa. Mamy? Przecież do się nie będę pchał, jako piekuję. Jak go nie kończy. No. Ciekawe, czy będzie słychać, jak ktoś coś powie na radiu. Czy ktoś musi siedzieć w środku? Nie wiem. A czekaj, siądź na chwilę na kierowcę. Tak posiedź tak z 2 minuty może. Zaraz zobaczymy. Dowódco Wilko, to niech dowódca mi przypomni, jak było przy kierowaniu pojazdu czołgiem. Kierowałem ostatnio 2 lata temu. Jeżeli ci powiem trzymaj, to znaczy, że masz cały czas jechać. Jak powiem ci trzymaj przód, to zaraz jedziesz przód, nie wzdłuż drogi, tylko jedziesz przód po prostu. Nie skręcasz, tylko w przód. Trzymaj tył, no to tył wiadomo. Trzymaj tory. Tory to znaczy, żebyś się trzymał tył. Kontuj w lewo, kontuj w prawo, no to wiadomo. O 45 stopni w lewo lub w prawo. No i co? I w sumie tyle kierowca. Bo tutaj mi pokazuje po lewej stronie. No i co? Przede wszystkim, nie wiem jak ty tam masz kierowcę, czy masz tam azymuty, czy tam masz godziny. Dobry, czekaj. Czemu to usłyszeliśmy, kurwa, na... Dobra. Czy pan radio ma? I ten, co do radio komunikacji, szankraju drogi, tak? Co do radio czeku, to mówisz tak, koszka 1-1 dla Grizzly 1-1, chyba z nimi Grizzly 1-1, radio czek, odbiór. Żebyś pamiętał, żebyś mi tego nie zjebał. On odpowiada, że czek i bez odbioru. Czy tam radio czek, już chuj z tego. Ale to za chwilę. Mamy czas. No mamy, bo zanim piechota się stąd ruszy, to... Ciekawe, czy nam coś przydzielą. Robot. A poza tym, panowie, ja jeszcze przeczoję idę. Dobrze, dzięki, nie mam zamiaru tego wpierdalać. A tutaj chyba jagódek nie znajdę. Patrz jak to. Mnie ciekawi w ogóle po co to jest. Patrz, ja będę to powyżył teraz. User in your channel timed out. O kur... To chyba na bagna można tu wjechać. User entered your channel. Nie wiem po co to zrobili. Obniża. Ja pierdolę. Ta do parkowania podwyższasz. Nie, no ale w sumie, bo robi się czasami okopy dla pojazdów, to może o to chodzi. Nie wiem. Idę na genera.
Kto to ma zjebany, bo... Kurde, wiesz, to jest... Wiesz, jakiego roku to jest produkcja? 2004. Daj. No i co tam, panowie? Obecny? Był. Wywoływali nas? Bo nie wywoływali. No to dobra, to powiedz do koszki 1-1, że tu... No tak, koszka 1-1, tu Grizzly, Leniwiec, odbiór. Koszka 1-1 dla Grizzly, Leniwiec. Odbiór. Grizzly 1-1, tu koszka 1-1, oczekuję ciebie z odbioru. No i tu. Pamiętaj o odbiorze, kurwa, bo cię dojadę. I kierowcą. Przełącz sobie na interkom, bo cię nie słychać. Tutaj ludzie przed nami. Gdzie teraz? Tak, to zajebiście. Tam ludzie przed nami są, no ty... Kurwa, gdzie to jest azymut? Dobra, czekaj, sobie zobaczę. Gdzieś a widzę, tak, to są nasi, kurwa, nie wyjebane. Piero, to wyłącz się na połowę, chuj, będziemy jeszcze jechać. Gdzie nie jedziemy. Tu nasi. Bo tak się lufa rusza, tego by się włączy. Pewnie tak, gdy nie ruszy lufą i tak to są nasi. Nie, patrzę, że dowódca lub kierowca włączy. Ja nie włączę, co? Ciekawe. Czytam właśnie instrukcję obsługi, bo tu jakieś dziwne przyciski są. Czytaj. Właśnie nauczyłem się odróżniać fragi od hitów. Znaczy te AP od hitów. Tą większe mnie. O, czekaj. Ktoś do ciebie odmówił? Nie. Ale jak słyszycie odgłos głównego drugiego, to się zamknijcie, proszę, żebyśmy słyszeli komunikat. My nie mamy czasu, żeby słyszeć komunikat, ani oni, żeby go powtarzać. No to jest hit. Mam załadować na największym dziale na ten, na AT? Znaczy AP? Tak. Przypominam, strzelasz do piechoty z GM-u, do czołgów i tak dalej. Działa. Koszka 1-1 dla koszki 1-3, zgłoś odbiór. Koszka 1-3, tu koszka 1-1, zgłaszam odbiór. Koszka 1-1, tu koszka 1-3. Jesteśmy na waszej północy. Oczekujemy na rozkazy, odbiór. Koszka 1-3, tu koszka 1-1. Oczekujcie bez odbioru. Koszka 1-1 dla koszki 1-4, zgłoś odbiór. Koszka 1-4 to koszka 1-1, zgłaszam odbiór. Koszka 1-1, tu koszka 1-4 na south. Co najmniej 2 tango. Wyglądają na lekko uzbrojonych, odbiór. Koszka 1-4 to koszka 1-1. Przyjąłem. Oczekuj, odbiór. Koszka 1-1, to koszka 1-4. Przyjąłem. Koszka 1-4, to koszka 1-1. Zlikwidujcie. Bez odbioru. A patrzę, że wyposażenie mamy zarąbiste. Co mamy? 74M 4 razy. RPG 22 razy. RPG 7W2 raz. Słuchaj, będziecie, to ty weźmiesz tego, co? Dobrze. Mogę już wziąć na plecy. Za to co weź, bo jak spali się czy pojazd, to nie będziemy co, nie ma co czekać. Co chcę weź. O, 30 mm to jest działo, nie? W sensie karabin. Koszka 1-1 dla koszki 1-2, zgłoś odbiór. Koszka 1-2, to koszka 1-1, zgłaszam odbiór. Koszka 1-1, tu koszka 1-2, nadal czekamy na
północnej strefie Z. Czy mamy się tam do was przemieścić? Odbiór? Koszka 1-2, tu koszka 1-1. Oczekuję. Oczekuję. Dobra. Jeden odpowiedź. Wyjebana się. No niedaleko frontu jesteśmy, także daleko nie będziemy musieli je. Na przełaj. Nie mam tu zbudowany. Oczekuj. No tu patrzę tak, przez las ciężko będzie jechać. Koszka 1-2 dla koszki 1-1 zgłosił. Koszka 1-1, tu koszka 1-2, zgłaszam odbiór. Koszka 1-2, tu koszka 1-1. Kierujcie się na godzinę 1:31. Sekundę 020. Jak zrozumiał odbiór? Koszka 1-1, tutaj koszka 1-2. Przejęliśmy, wyruszamy. Dodatkowo widzimy na naszej, północy nadal nasz pojazd desantowy. Pamiętacie o nim? Odbiór? Koszka 1-2, tu koszka 1-1. Oczywiście bez zmiaru. Oczywiście. Jak najbardziej. Oni będą wracać z pola natarcia. Mam tylko w sumie 8 pocisków przeciwpancernych. Nie jest kolorowo. Spokojnie, ja do RPG-a mam trochę pocisków. To RPG 26, w sumie nie jest tak źle. Ja wziąłem 7 WP, już mam. Ja też sobie wezmę pociski i sobie wezmę RPG. A mam zwykłe pociski. Dajcie czego? Akę, przyjmiesz dowodzenie pojazdu, gdyby mi się coś stało. I nie próbujcie mnie ratować, gdybym przypadkiem zginął gdzieś poza czołgiem i próbowalibyście za wszelką cenę mnie ratować, bo nie jesteście medykami, żeby mnie ocalić. A jeżeli wokół nie będzie piechoty, która będzie nas mogła mnie ratować, no to miejcie wyjebane i zróbcie swoje. Pewnie jak romnie pocisk, to romnie cały pojazd. Tak, pewnie. To będzie ciężko ratować. Ale dasz. Gridley 1-1 dla Koszka 1-1 zgłoś odbiór. Lecisz. Koszka 1-1 dla Gryzli 1-1 zgłoś odbiór. Zgłaszam odbiór, kurde. Gryzli 1-1, tu koszka 1-1. Podajcie swoją lokalizację odbiór. Koszka 1-1. Nasza lokalizacja to 1:34, sekunda 0:15. Jak przyjął odbiór? Gryzli 1-1, tu koszka 1-1. Przyjąłem bez odbioru. Wow, no to dziękuję. To się przynajmniej dowiedzieli, gdzie my jesteśmy. O. A przed chwilą koło nas byli. To podobnie. Mhm. Prawda, podobnie. Gdy tyle czekamy, to już strać mi się chce. No i się wysraj, w razie czego, jak będzie komunikat, to odjedziemy bez ciebie. Tak to działa. Case nie ciągle. Gryzli 1-1 dla koszka 1-1, zgłoś odbiór. Koszka 1-1 dla Gryzli 1-1, zgłaszam odbiór. Gryzli 1-1, tu koszka 1-1, przemieszcie się na punkt Sasza 1-1, jak zrozumiał odbiór. Koszka 1-1 dla Gryzli 1-1, zrozumiano, bez odbioru. Słyszał. No to jedziemy. Proszę. Gryzli 1-1, tu koszka 1-1, zgłoś odbiór. Koszka 1-1 dla Gryzli 1-1, zgłaszam odbiór. Gryzli 1-1, tu koszka 1-1, trzymajcie się jak to możliwe linii drzew, jak przyjął odbiór. Koszka 1-1, przyjęliśmy bez odbioru. No to słyszane dole. Dowódcę. Proszę. Yeah.
Przynajmniej tę wizję mamy. To jest oznaczona zielonymi strzałkami. Wiące trzymaj to. Prędkość, by nas nie zabić. Chyba w drugą stronę, co kierowca? Przepraszam? Zdarza się. Strzelec, trzymaj, 12. Ja pierdolę. Ale to wolno się obraca. Mhm. O, ale jak to wolno jedzie? Ale tam, zanim tam się doczułgamy, to się skończy bitwa. Doczułgamy, haha. Aha! Bo jesteśmy czołgiem, więc będziemy czołgami. Koszka 1-1 dla koszki 1-2, zgłoś odbór. Koszka 1-2, to koszka 1-1, zgłaszam odbór. Koszka 1-1, koszka 1-2, jesteśmy na punkcie, który nam wyznaczyliście, odbiór. Koszka 1-2, to koszka 1-1, oczekuj odbiór. Koszka 1-1, to koszka 1-2, przyjąłem, oczekuję bez odbioru. Gówno, haha. Nie, kolejny jakiś drag. Gdzie? Kiosko widzisz teraz, co? Koszka 1-1 dla koszki 1-3, zgłoś odbył. Koszka 1-3 to koszka 1-1, zgłaszam odbył. Koszka 1-1, koszka 1-3. Pozwoliliśmy sobie wybiec trochę na południe. Zaraz będziemy przeczesywać wioskę Olsza. Jak przyjął odbiór? Koszka 1-3, to koszka 1-1. Przyjęliśmy odbiór. Koszka 1-1, to koszka 1. To koszka 1-3. Również przyjęliśmy bez odbioru. Chyba trzeba. No, trochę tak. Kurczę. Chiński zawieszenie miał. Dobra, przekaż Szankaj, że znajdujemy się na punkcie Sasza 1-1. Koszka 1-1 dla Gryzli 1, zgłasz odbiór. Gryzli 1-1, to koszka 1-1, zgłaszam odbiór. Koszka 1-1, znajdujemy się w punkcie Sasza 1. Jak przyjął, zgłoś odbiór. One głuche? Zostałeś pierdol pewnie. Już ich rozjebali? Pewnie tak. Nie podejrzcie na pali minowało tego. Grizzly 1-1, koszka 1-1. Powtórz ostatni komunikat, odbiór. Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1. Znajdujemy się w punkcie Stasza 1-1. Jak przyjął? Zgłoś odbiór. Przyjął odbiór, kurwa. Gdzie ma zgłoś, kurwa? No kurwa. Grizzly 1-1 tu. Koszka 1-1,
Oczekujcie na punkcie lub przemieszczcie się w ich okolicach, aby mieć dobry widok na obydwa lotniska, jak przyjął odbiór. Koszka 1-1 dla Gryzy 1. Przyjęliśmy. To co? Teraz do. Co tam? Idźmy się udać gdzieś, żeby mieć dobry widok. No. Będziemy do przodu. No kurwa, oba lotniska. Jedno lotnisko. Dobra, kierowca na drugą. Według na drugą. Kierowca jeszcze raz na drugą. Kierowca trzyma jej przód, omijając drzewo. Dobra, kierowca stop. Kierowca 10 w tył. My stąd mam widzieć to lotnisko? Nie będę jeszcze widział widzę. Okej. Koszka 1-1 dla koszki 1-3, zgłoś odbiór. Koszka 1-3, tu koszka 1-1, zgłaszam odbiór. Koszka 1-1, tu koszka 1-3, zabezpieczyliśmy miejscowość Olszy. Kilka martwych cywili, oczywiście patologia, dostali od Rumuńców. Oczekujemy na dalsze rozkazy, odbiór. Koszka 1-3 to koszka 1-1. Oczekuj się dalej bez odbioru. Koszka 1-1 dla koszki 1-4. Zgłoś odbiór. Koszka 1-4 to koszka 1-1, zgłaszam odbiór. Koszka 1-1 to koszka 1-4. Prosimy o dalsze rozkazy, odbiór. Koszka 1-4 to koszka 1-1. Oczekuj się dalej bez odbioru. Koszka 1-4 dla koszki 1-1, zgłoś odbiór. Dobra. Koszka 1-4, koszka 1-4, koszka 1-1, podaj swoją lokalizację. Po wyjeździe z lasu kadłub na trzecią. Koszka 1-4, podaję. Albo być na drugą. 132 sekunda, 0,21, jak przyjął odbiór? Koszka 1-4, to koszka 1-1, przyjąłem bez odbioru.
Jest stop. Koszka 1-4 dla koszka 1-1, zgłoś odbiór. Czekaj. Koszka 1-1, 4-4. Koszka 1-4 dla... tu koszka 1-1. Udajcie się do miejscowości Olsza, tam będzie czekać inny oddział. Udacie się razem z nimi na punkt Pawlo 1-1, jak przyjął odbiór. Koszka 1-1, tu koszka 1-4, przyjęliśmy bez odbioru. Koszka 1-3 dla koszki 1-1, zgłoś od... Koszka 1-3, tfu, koszka 1-1, tu koszka 1-3, zgłaszam odbiór. Koszka 1-3, tu koszka 1-1, do waszego pożenia zbliża się koszka 1-4. Oczekujcie tam na nią i razem z nią udacie się na punkt Pawlow 1-1, omijając Sokołow. Jak przyjęła... Koszka 1-1. Tu koszka 1-3, przyjęliśmy bez odbioru. Koszka 1-1, koszka 1-1, tu koszka 1-2, zgłoś odbiór. Koszka 1-2, tu koszka 1-1, zgłaszam odbiór. Koszka 1-1, tu koszka 1-2, jesteśmy na punkcie Iwan 1-2, po naszej prawej mamy Krizniego 1, jak przyjął odbiór? Koszka 1-2, tu koszka 1-1, przyjąłem bez odbioru. A więc tak, z tego co zauważyłem, te umocnienia, które widzimy, to jest tak zwany bardziej na zachód wysunięty bunkier. Tam powinien być czołg, aczkolwiek go nie ma. A bardziej na wschód, jak zobaczycie, to tam są bunkry, to się zgadza. I przy tym bunkrze na Zymucie 234 i w tych okolicach znajduje się żuby. Jest to T-72 w wersji nie aż tak zmodernizowanej, żebyśmy jej nie rozjebali. Ale gorzej, jeżeli jej nie odjebiemy. Widać jej tylko wieżę, więc strzelec wierzbił wieżę. Jeżeli go jakby wycelował działo w nas, to przypierdol mu wieżę, by działo, żeby je rozwalić. Tam przeciwko nas są żołnierze wrodzy też, to o nim widzę, że mają RPG. Iwan 1-2 znajduje się koszka 1-1 oraz koszka 1-2. To nie jest Iwan. No, my jesteśmy na... nie patrzę na Iwan teraz. Czekaj. Zoom 248. No, to się chyba jebnął do nich ten. Albo do niego. Koszka 1-2, tu koszka 1-1, zgłaszam. Koszka 1-1, tu koszka 1-2, jesteśmy na punkcie Iwan 1-2, angażujemy wrogi czołg, kierunek South West, odbiór! Zatrudniłem. Koszka 1-1, dodatkowo wrogowie z South, odbiór! Koszka 1-2, tu koszka 1-1, przyjąłem, oczekujcie, odbiór. Koszka 1-1, tu koszka 1-2, przyjęliśmy, bez odbioru! Czy jak koszka 1-1 się znajduje na Iwan 1-2? Tak. Grizzly 1-1 dla koszka 1-1, zgłoś odbiór. Koszka 1-1 dla Grizzly.
Grizzly 1-1, zgłaszam odbiór. Grizzly 1-1, wycofajcie się za sekundy 0-1-9, jak przyjął odbiór. Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1. Przyjęliśmy. No to słyszałeś. Koszka 1-1, koszka 1-2, czołg jest okopany, prosimy o możliwość rozlotu, odbiór. Koszka 1-2, to koszka 1-1, macie pozwolenie, bez odbioru. Grizzly 1-1, dla koszka 1-1, zgłosił odbiór. No. Koszka 1-1, dla Grizzly 1-1, zgłaszam odbiór. Grizzly 1-1, to koszka 1-1, podajcie swoją lokalizację, odbiór. Koszka 1-1, dla Grizzly 1-1. Dajemy lokalizację, godzina 1, 2, 6, sekunda 0, 2, 1, jak przyjął odbiór. Grizzly 1-1, to koszka 1-1, przyjąłem bez odbioru. Dobra, cofamy dalej. Wrócę, bo przyglądę zaraz. Dobra, no to las jebaj, cofaj. Ja chcę nie szerzyć, tak będzie mniej więcej. Panie. Grizzly 1-1 dla Koszka 1-1, zgłosił. Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1, zgłaszam odbiór. Grizzly 1-1, to Koszka 1-1. Udajcie się na punkt Iwan 1-2. Uważajcie na nasze pozycje i wyeliminujecie stojący w pobliżu czołg, jak przejął odbiór. Co kurwa? Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1. Przyjęliśmy bez odbioru. Dobra, kierowca, obracaj kurde. Koszka 1-1 dla Koszki 1-2, zgłoś odbiór. Nie jedziemy do przodu, zapaszmy 1-2. Koszka 1-1, Koszka 1-2. Zalecam, muszę ci jeden wsparcie lotniczego. Dużo strat. Ciężko ranni, odbiór. Koszka 1-2 to Koszka 1-1. Przyjęliśmy bez odbioru. Dobra, kierowca trochę bardziej na lewo, trzyma się lasu i prędkość 20 na godzinę. Już nawet 10, kurwa. O kurwa, co to są, smoki? Tak. Tak, czekamy. Kierowca stop. Przed nami żołnierz. Swój. Wiem. Dobra, kierowca, z tego tutaj będzie jakieś 230, strzelec, będzie jakieś tu 234, będzie spoko, rozjebiemy ją. A my jesteśmy zajebiści. Nie bójcie się po to, żołnierzu. Czekamy na zaledwie smoki i rozpierdamy. Dziękuję. Dobra. Od razu mam zielony. Jeszcze smok nie zeszedł. A jak będzie? Go widać. Biszczok, czy co? Nie. Czy jak będzie widać ogólnie? No i za drzewami gdzieś. Znaczy no smok już nie ma. Tyle mam wystarczy. Pewnie zimny jest. Nie, nawet nie patrzę, tylko na limanącemu wizję, bo cię dojadę. Nie patrzę. No. Już się znaleźli mądrzy, ale jeżeli ktoś by miał, że tyle mam wizję. Ja powiedziałem, że pewnie zimny jest. No jak kurwa, jak jest kopany, to na chuj miał wyważyć się inny. Wiem. Będzie na 230 coś, nie? 234. To jest w okolicy. Tak. Dobra, jestem tam obrócony, tak. Dobra. Jak wyjdziemy, to jestem gotów. Czekaj. Wyjdę z pojazdu i będę was naprowadzał, będzie było.
Nober wokół. Kierowca 10 w tył. No, było go widać. A obniżony to ostro idzie. Ty może tak to właśnie działa? O chuj, znowu smog. Ale widziałem ten bunkier. Ten okop. Także wiem gdzie jest. Próbuję łatać. Kolejny smok u nich. Pierdolę. Może niedługo coś porobim. Bo tak szczerze, tak bym powiedział, gdy chodzi na 5 metrów do przodu, to już widziałem ten okup. No cóż zrobisz? Z tego co mi wiadomo, ten czołg jest nawet w nas celowany, w naszej okolicy. To źle świadczy. Koszka 1-3 dla koszka 1-1 z gościa. Jakbyśmy podjechali 5 metrów do przodu, to ich było go widać. A byłbyś w stanie go do niego strzelić? Tego nie jestem pewien. Koszka 1-3, tutaj koszka 1-1, zgłaszam odbiór. Koszka 1-3, tu koszka 1-1, jodła. Koszka 1-1, tu koszka 1-3, wraz z koszką 1-4, podchodzimy pod Pawlowa 1-1, odbiór. Koszka 1-3, tu koszka 1-1, przyjąłem, bez odbioru. Ej, weź wyciągaj Edbega i chodź za mną. Koszka 1-4 dla koszka 1-1, koszka 1-1, tu koszka 1-4, zgłaszam odbiór. Koszka 1-4, tu koszka 1-1, jodł. Dawaj tego JPEGa. Idziemy. Czekaj. Wystrzela. Dobra. Widzisz ten czołg? Przed nami dokładnie jest. 400 metrów przed nami. Słowicz, 400 metrów to jest. Jak strzelić, to się od razu chowaj, bo może ci odpowiedzieć. No kurde, co tam? Słyszałem, że macie jakiś rannego tutaj. No już nie żyje, spokojnie. Nie musisz się dzielić. Spokojnie, bo nie żyje. A co już, teraz już możecie być spokojni o niego, kurde. Odsunąć ci polecam. Co by chciał? Pojazd pancerny się no, porusza. Kurwa z czołgistym. No ile wcześniej okay. Kulki w pyski nie dostanie. Dobra, Sław, spierdalamy stąd. Gościu martwy to martwy. Raz. Dowódco, na jakim azymucie? Nie widzisz go, kurwa? Nie widać go. Azymut 240, kurwa. Dziękuję teraz. To jest tamet. Równe nawet. A to my. A próbuję. Dobra, spierdalamy. Nie wiem, czy zapiłeś. To był rzekły pocisk, tak, że będzie. Jak tam? Nie
nie wiem, czy trafiłem, bo... bez celownika. Dobra, kierowca, kadłub na drugą. Zaraz wyjedziemy na niego, tylko żeby się ten chuj obrócił. Jak powiem, czekaj, wyjdę i będę patrzył. Troszkę 1-1, tu troszkę 1-2, zgłoś się pod biura. Jak zobaczę, że nie patrzę na tę stronę, wyjedziecie. Troszkę 1-1, troszkę 1-2, obok punktu. Iwan 1-3, widzę. Strzelec, pamiętaj o tym, żeby ustawić odpowiednią odległość i strzelić dobrze, bo ci... nie będzie drugiego strzału, kurwa. Koszka 1, nie będzie trzeciego strzału, bo drugi jeden strzeliłem, powtarzam, pewnie, jak nie trafisz, to drugi też strzelisz, ale zaraz trzeci raz coś na wybrać. Iwan 1-2, jak przyjął. Koszka 1-1, to koszka 1-2, przyjął. Bez... Mówisz, tak mi się stało, dobra. No, próbuję tak śledzić. Powiem ci, punktów równo walą. Kierowca, obróć kadłub, żeby idealnie wjechać tutaj, gdzie ci pokazuję w tym momencie. Czytaj tam, gdzie teraz ja stoję. Niestety ten czołg dalej do nas napierdala. Przynajmniej do mnie. Panowie, chcecie ryzykować, czy poczekamy? Już kiedyś raz zaryzykowałem. Jak to się... Już więcej nikt nie nasrał do tego czołgu, przynajmniej. No, kiedyś byłem kierowcą tutaj. Ich dowódca. Mieliśmy nowego... Najprościej, co? Kurwa. No, już trzeba. Dobra. Należy oczekiwać. Chyba, żeby podjechać z drugiej strony. Jest też. Duże. O chuj, źle było. Ten do nas jedną? Metalu poszło. Kurwa. Dowódca nie oberwał? Koszka 1-1 dla koszki 1-4, zgłoś odbiór. Koszka 1-4, tu koszka 1-1, zgłaszam odbiór. Koszka 1-1, tu koszka 1-4, ile jeszcze mamy oczekiwać za atakiem na Pawlowa 1-1? Odbiór? Koszka 1-4, tu koszka 1-1, dopóki nie otrzymacie stosownego rozkazu, jak przejął odbiór. Koszka 1-1, tu koszka 1-4, przejąłem, zastosujemy się do niego, jednakże... Czy można wiedzieć, co z naszym wsparciem powietrznym? Odbiór? Czekaj jeszcze chwilę. Koszka 1-4, to koszka 1-1. Na chwilę obecną nie mamy komunikacji z Maciuszką, więc nie będzie wsparcia póki co lotniczego i przyjął. Koszka 1-1, to koszka 1-4. Z tego co pamiętam, na odprawie mówili, że samolot bezpośrednio jest pod wasze dowództwo. Odbiór. Koszka 1-4, to koszka 1-1. Przyjęliśmy póki co bez odbioru. Kierowca na drugą obrót. Koszka 1-1, zgłoś odbiór. Jeszcze bardziej? Jeszcze. I tu uwa. 20 w przód. Koszka 1-2 dla koszka 1-1, zgłoś odbiór. Widzę kurwa bunkier, ale tyle. Koszka 1-2, koszka 1-2 dla koszka 1-1, zgłoś odbiór.
Dostaliśmy jakiś rozkaz? Odmawiam. Nie. Czy to jest jego ten, góra na tym azymucie 236? 236. Odległość 440 metrów. To co teraz widzisz, to może być bunkier. Nie wiem, bo ma takie dziwne zakrzywienie po prawej stronie. To nie lepiej by było podjechać od drogi, od strony drogi. Ojejku. Od west? Od west? Nie. Kurwa, samemu czołgiem trochę chujowy pomysł. No to jak się pytałem, jak chcecie, to żeście kurwa tak chcieli odpowiedzieć. Tutaj jeszcze strzelec mówił, że najlepiej od tyłu, żeby od tyłu odpowiedzieć. A, tak, tylko szkoda, że od tyłu to... to nie od musi... tylko na około. Musi tutaj na lewo teraz. Tylko nie wiem, o którym azymucie tu jest. No ale czekaj. Już wiem. To napierniczają nas. Wilka. A, niżyłem trochę nas. Nie wiem, do mnie kurwa. Dobra, kierowca koszka 1-2, koszka 1-2, koszka 1-2 dla koszka 1-1. Proszę powtórzenie. Na 11 kadłub, wzdłuż dzieła. Gdzieś tam. Tak, kierowca przód, ale tylko tak z kilometr na godzinę. Albo tak dość wolno po prostu, nie musi być kilometr dosłownie. 5 na godzinę może. Widzę. Stój! No, kurwa. No kurwa, kierowca! Miałeś stać, kurwa, się nie ruszać. Nimpa? Ja... Tak, strzelaj wjeżdżę, dawaj. Cofaj. Dostał? Dostał kurwa dwa razy. Strzel jeszcze raz. Trzeci raz. Zniszczony, tak jest. Kierowca 20 w tył. Jedziemy. Połowa mi. Kierowca, przekaż koszce 1-1, że ciąg został zniszczony. Koszka 1-1 dla Grizzly. Grizzly 1-1, to koszka 1-1, tylko że ma dwa. Koszka 1-1 dla Grizzly 1. Zgłaszamy, że czołg został zniszczony. Tak. Grizzly 1-1, tu koszka 1-1. Przyjęliśmy bez zbyt. Dobra, 5 w przód, żeby wyjechać ten krzak. Dobra, i stoimy. Aktualnie. Dobra, bo to strzelec. Koszki 1-1, czy widzą jakiekolwiek inne kontakty pancerne? Grizzly 1-1, to koszka 1-1, zgłoś odbiór. Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1. Grizzly 1-1, to koszka 1-1. Przybliżcie się bardziej na punkt Iwan 1-2, jak przejął odbiór. Koszka 1-1 dla Grizzly 1, przyjęliśmy bez odbioru. No to dobra. Kierowca słyszał, kadłub, kierowca 11. Kierowca 20 w przód. Gdzie kadłub leci? Dobra, ale dobrze leci. Lub kierowca strzał, bo zduszę. Dobra, jedź, jedź. Dobra, spytaj się koszki 1-1, czy widzą jakiekolwiek inne kontakty pancerne. Koszka 1-1 dla Grizzly 1, zgłoś odbiór. Grizzly 1-1, to koszka 1-1, zgłaszam odbiór. Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1, czy widzicie jakieś inne kontakty pancerne? Odbiór. Grizzly 1-1.
Koszka 1-1, na chwilę obecną negujemy, jak przejął odbiór. Koszka 1-1 dla Grizzly. Przejęliśmy bez odbioru. To zajebiście biorę. Widzisz, na się biegają? Tak. 1-1. Że nie ma tam niby. Nie ma żadnych kontaktów internych, mamy się udać na ich. Na okolicy Iwan 1-1. 1-2 chyba. Bo 1-1 to jest na samym początku. 1-1? Iwan 1-1 to jest na samym początku naszej przygody, a Iwan 1-2 jest przed nami, więc... No to się wracamy. Nie, było Iwan 1-2 akurat przecież. Też mogą mylić. Dobra, jedź do przodu, kierowca. Kadłub na drugą. I w przód. Jeszcze bardziej obecny kadłub, prawą. Kierowca na stój. Strzelec, azymut. Kurwa, który, jaki to może być azymut z mojej perspektywy? Widzisz, gdzie ja mam ustawione... Tak. Kamerkę, widzisz tam ludzi? Tak. Napierdam. Zobaczyłem się. Dalej, połączałem człowieku. Dobra, stój. Chyba ich zmiotło. Nie wiem, biały dym, zarzucili. Skoro jest jakiś mały. Dobra, kierowca kadłub już działa. Dalej, stoimy. Ja zobaczę, jak tam z naszą piechotą z tyłu. Strzelec dym schodzi, weź zaraz gdzie ocalę, jeżeli przyjechał góry przeżyły tam. Mogę się przełączyć na działo, gdzie tylko amunicji, że tak powiem? Nie strzelec głównego działa, główne działo za... Nie główne działo, bo mam ogólnie trzy działa. Jakby. Masz CKM, działo 30 mm i zwykłe działo. No i teraz strzelam z 30. No to z 30 będzie bez problemu. Masz CKM jak chcesz, mi to wszystko jedno się. Nikogo nie widać. Zajebiście. Czekaj, stój. Nie uszy. Ale nikogo nie widać. Czy podjedziemy? A chuj, podjedziemy. Dobra, kierowca, kadłub na 10. Kierowca 20 w przód. Dobra, kierowca stop, kadłub wzdłuż działa. To widać. Gdzieś tu są nasi w ogóle? Nie. Dobra, kierowca 10 w przód. Nie tylko ciała naszych. No, ale to jest na blisko. Stój, stop. Dobra, kierowca wzdłuż działa ustaw kadłub. Druga, strzelec, odległość 438 bunkier na prawo od tego zniszczonego czołgu. Postrzelaj tam trochę. Azymut? Nie jest na stanie ci powiedzieć azymu na tym jebanym sprzęcie, kurwa. Gdzie patrzę? O, widzę.
No, da się powiedzieć, ja zrobię tylko trzeba tego GPS-a i będę go sprawić. Dobra, na to 242. Jeszcze jeden żołnierz wybiegł. Czekaj, bo za chwilę nie widzę nic wyjebanego już. No, jest, widzę. Dobra, jak już to CKM, bo szkoda mu nic innego. Takie pojedyncze, jak widzisz full kontaktów cywilnych strzel. Wróć, o, stój, nie przejdziałem. Azymut 219 na odległość. Nie ruszaj. Widzę. Tam są kontakty, prawdopodobnie przeciwnicy na tej stacji radiowej, czy chujwie co. Ostrzelaj. Koszka 1, 3 dla koszka 1, 1, 2. Koszka 1, 1, tutaj koszka 1, 3, zgłaszam odbiór. Dawaj, działa. Koszka 1, 3, to koszka 1, 1. Razem z koszką 1-4 rozpocznijcie szturm na punkt od wschodu, jak przejął odbiór. Stop, nie strzelałem. Przyjąłem. Koszka 1-1, koszka 1-4, przyjąłem. Bez odbioru, ruszamy. Koszka 1-4, koszka 1-4, razem z koszka 1-3, wykonajcie szturm na punkt od wschodu, jak przyjął odbiór. Nad nami, nad bunkiem. Mam. Koszka 1-1, tu koszka 1-4, atakować. Halo. Już atakować Pawlów 1-1 od wschodu, przyjąłem. Grizzly 1-1, dla koszka 1-1, zgłoś odbiór. Kurwa, wylądowali chyba. Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1, zgłaszam odbiór. Zdradzić nick jeszcze raz? Nie. Pisa? Grizzly 1-1, tu koszka 1-1. Udajcie się na punkt Iwan 1-3. Tutaj do nas znajdujemy się przy bunkrze, jak przejął odbiór. Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1, przyjęliśmy bez odbioru. A spytaj się, czy strefy mają bezpieczną, żebyśmy mogli tam kurwa podjechać w ogóle. Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1, zgłoś odbiór. Grizzly 1-1, to koszka 1-1, zgłaszam odbiór. Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1. Czy wasz punkt jest bezpieczny, aby tam podjechać, jak przyjął odbiór? Grizzly 1-1, to koszka 1-1. Bunkier, przy którym się znajdujemy, jest oczyszczony bez odbioru. Wow, dzięki za info. Takie info to mnie chuj wie, wiem, że oni tam są, czekaj. Ja by tu przyjechać. Dobra, więc tak. Zrobimy to w następujący sposób, bo nie wierzę nasz... Będziesz chuj, czekaj. Dobra, wróć. Kierowca... Kadu na 11. Stop, kierowca, trzymaj tył. Pojedziemy to, kurwa, mam to w dupie. Nie wierzę im za chuja. Cofaj dalej, wyjebane drzewo zjebaliśmy. Bywa. Cofaj. Trzymaj. Dobra. Kierowca, stop. Narysuję ci zieloną linią, jak masz się poruszać. Przyjął? Przyjął. Nie chcę mi się pierdolić z tym. O, proszę bardzo, ładna zielona linia. Jest za nią. Kurwa, jebane. No. Właśnie, bo teraz może być taka sytuacja, że będziemy mieli piechotę za sobą, to w razie, gdybym ci kazał kontrować lub coś, to musisz zrobić coś takiego, że musisz pojechać 10 metrów do przodu i skontrować wtedy, bo wtedy, jeżeli piechota by się za nami chowała, to byś ją przejechał. Kierowca, pilnuj bardziej tej linii, bo tam jest później pole minowe, więc lepiej na nie nie wpaść. Dawaj nawali na prawo.
Zatrzymaj. Stop. I zgłoś, że jesteśmy na prawo od bunkra, a strzelec patrz na lotnisko. Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1. Zgłoś odbiór. Grizzly 1-1, tu Koszka 1-1, zgłaszam. Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1. Znajdujemy się po prawej stronie od punktu, jak przyjął odbiór. Grizzly 1-1, tu Koszka 1-1. Przyjąłem bez odbioru. Ogólnie dowódcy ogarniałem, o co chodzi z tym obniżeniem. Jet startuje azymut 266. Odległość 800 metrów. Startuje jet, rozjeb go. No, nie widzę. O, widzę. Ognia. Dzięki, elo. Mamy je. Skurwiel. Dobrze. Ogólnie ogarniałem, o co chodzi z tym obniżeniem zawieszenia. A mówisz i co, jeżeli ogarną? Jeśli obniżę zawieszenie, jest mniejszy odrzut co do czołgu. O kurwa. Ale też właśnie się poruszałem. Kontakt przed nami. Koszka 1-1 dla koszki 1-3, zgłoś odbiór. Może mówię, że koszka 1-3, zgłoś odbiór. Koszka 1-1, koszka 1-3, wraz z koszką 1-4 zabezpieczyliśmy. Pawlów 1-1, jak przejął odbiór? Koszka 1-3, to Koszka 1-1. Przejąłem bez odbioru. Okej, ja wysiądę na chwilę z czołgu. Powodzenia mi, panowie. Trzymajcie BMS. To dwa przeciwpancerne, kurwa. Aka, to są rakiety, dlatego tak nam dobrze ty z tego idzie. Pawlów, koszka 1-3, to koszka 1-1, zgłoś od... Kurna, jakby był poprzedni dowódca czołgu, to by kazał napierdalać. Koszka 1-3, zgłaszam odbiór. A nie koszka czekać. Koszka 1-3, to koszka 1-1, teraz koszka 1-4, udajcie nie pamiętasz, się Rolina? Na lotnisko, a trasą dogodną dla was i zaatakujcie je od wschodu, jak przejął odbiór. No. Jego byśmy załadowali, to by zniszczył. Koszka 1-4, przyjąłem. Tak. Z odbioru. Koszka 1-4, tu koszka. Dla koszka 1-1, zgłoś odbiór. Koszka 1-1, tu koszka 1-4, zgłaszam odbiór. Koszka 1-4, tu koszka 1-1, wraz z koszka 1-3, udajcie się na lotnisko drogą dowolną i zaatakujcie je od wschodu, jak przyjął odbiór. Koszka 1-1, to koszka 1-4, przyjąłem bez odbioru. Powiem ci, że w czołgu na 10 metrów dalej cały świat wygląda zupełnie inaczej. Jak piechota, to tam, kurcz, przenosisz się lepiej i masz wrażenie, że jesteś w tym samym miejscu. Tam na 10 lat. Lotnisko rozjebali. Paw startowy. Czy już się poddali? Coś mi się nie wydaje. Będzie czego, AK już nie ma no i tych dobrych pocisków, bo nam się przydadzą nam później. Zmień na inne, albo strzelaj z 30 mm później do takich właśnie samolotów, czy właśnie helikopterów. Przyjął? Tak, mam jeszcze 30 mm, co właśnie przeciwpancerne, więc... No to ty najwyżej możesz w helki i jety napierdalać. To je załaduję. I na kod Słowacja, jeżeli słyszysz Słowacja, to znaczy, że jedziemy napierdalać. O chuj. Czemu Słowacja akurat?
Bo nie Norwegia. Kurwa, pomyliło mi się ze Szwecją. Chciałem powiedzieć, bo nie Czechy. Bo nie Czech. Ja bym tak strzelał do Szwedów. Tylko ja słyszę nazwę gdzieś kurwa tutaj blisko. Prawdopodobnie za nami są. Akurat tak, żeby... Nie, za bunkiem. Strzelał. Za bunkiem są. Niebieski dym. To fioletowy. Niebieski. Kurwa, ile tego mają. O kurwa. Dalej po całym pasie startowym. No to nie, nawet bym powiedział, że drugie podejście też dość cienkie. Nie, dalej przed bunkami wali, a nie w bunk. Nie przekonał. On przed pasem startowym rąbnął? No, przed bunkami kurwa, które miał... Piernicze. Bunki miał zbombardować, szczerze mówiąc. No, widzę ludzi przy bunkach. No bo co, możemy tam wjedziemy i zrobimy imprezę. Taka masa może napierdalać. Tam olot. Koszka 1-1 dla Koszka 1-3, zgłoś odbiór. Koszka 1-3, to Koszka 1-1, zgłaszam odbiór. Koszka 1-3, zaraz będziemy atakować od wschodu. Porozumieliśmy się z Koszką 1-4, będą oni atakować bardziej od strony północnego wschodu. Jak przejął odbiór? Koszka 1-3, to Koszka 1-1. Przyjąłem zmianę rozkazów. Macie zaatakować na słowo Słowacja. Wtedy wraz z Grizzly 1-1 zaatakujecie lotnisko. Jak przejął odbiór? User left your channel. Oh. Koszka 1-1, Koszka 1-4, przyjęliśmy bez odbioru. Kierowca kadłub 15. Trochę za bardzo. Jeszcze trochę prawo, jeszcze git. Strzelec wzdłuż kadłuba działo. Kierowca 10 przód. Dobra, stop. Strzelec na wieży radiowej czy radarowej. Postrzelaj z CKM-u do tych ludzi. Przodowanie. Tak. Spoko widzę. AP na samym szczycie. Dobra. Potrzebuję swojej kamienia, a nie full auto, bo szkoda amunicji. Też częściowo. Ja widziałem, jak jeden wyciągał RPG. No to zdejmę. Już go nie ma. Te dobre cele to te, z czymś, co mogą nas je zjebać. Widzisz ten bunkier na zmód 242? Tak. Widzisz w środku, co tam jest? Kto tam jest? Tak. To strzelaj z 30 mm. To przodu jest przeciwpancerne, znaczy te buchowe. Burzące, no. Już patrzę. Jet nie startuje. Helka? Helka nad nami. Azum 241. Na tyle lotniskie. Dawaj go. Elo, nasz pływa. Elo. Kurwa, burzącymi rozjebany.
jeszcze? Kierowca 10 w przód. Dobra, kierowca stop. Zobaczmy. Widzę jeszcze kontakty na wieży. To eliminuj z CKM-ka. Od razu lepiej. Nasi idą z lewej. Ciekawe. To jest koszka 1-1, czy koszka została? Do Grizzly? To było Szwecja, czy co tam było? Odmawiam. Nie, prawie. Koszka 1-3, to koszka 1-1, zgłoś odbiór. Koszka 1-3, tu koszka 1-1, zgłoś odbiór. Da, podjeżdżę 10 metrów do przodu. Koszka 1-1, koszka 1-3, zgłaszam odbiór. Koszka 1-3, tu koszka 1-1, Słowacja, bez odbioru. A, Słowacja była, dobra. Koszka 1-4, tu koszka 1-1, zgłoś odbiór. Koszka 1-1, tu koszka 1-4, zgłaszam odbiór. To na pierdolę, tak. Helka i rozwalone jest aż szczątki. Nie wiem, ktoś strzelał. Widziałem tracery. No to właśnie mówię o tej... To właśnie napierdala pewnie piechota, albo ten wiak, kurwa, z niego. Okej? Okay. Czy ta piechota powinna się do tej helki? Nie, dobra. Zostawmy ją, może się uda ją przejąć. Będzie był. Tego Jetta też. Tak, Jetta może też się uda przyjąć. Będzie czego rozpierdolimy obydwie rzeczy, co wiecie. Ja zobaczę za na prawych lance. A GSD mu nikt nie przekaże, że Słowację. Jak widać. Na razie Słowa... ten... 1-4 się nie odzywa. No to pewnie już nie istnieje. I ten dźwięk piękny na koniec. Czekaj. Czyżby dowódca robi to z palca? Nie, po prostu mam przy sobie... na nerwy. I sobie otwieram i zamykam. Bo wiesz, bo nie byłbym z jakimś dowódcą, gdybym nie był... Dowódca powie, przeciwnik rozjebany i wtedy tak stryknie. Przeciwnik rozjebany. Ale... Teraz policzka tak. A widzisz, ja takich rzeczy nie podejrzewam. To nienaturalne. Dobra, kierowca 10 w przód, co się będziemy pierdolić, kurwa. Do Słowacji czy bez? O, azymut 270, ten długi na samym drodze. Grizzly 1-1 dla koszka, 1-1. Zgłosił. Koszka 1-1 dla gry. Słowacja! Strzelaj! 1-1 przyjęliśmy bez odbioru. Podjeżdżę, wolno w chuj! 1-1 na... Wolno w chuj. Lewo od waszej pozycji, znajdujesz się pojazdu pod zależą, pójdź go wyeliminować w odbiór. Słyszałem, strzelec! Został cel na lewo, pojazd opancerzony będzie. Przygotuj AT, przeciw... Bo biorę działo, to duże. Tylko muszę przeładować, kurwa. Dobra, stój. Jest pojazd. Nazywam 178. W okopach. Widzę. Ognia, szybko, strzelaj. Podbija. Moduję. Siup. Ostatni. Spróbować. Zmieniaj na te drugie pociski. I ognia. Dobra, a masz na dziale jakieś inne amunicje? Nie. Znaczy mam jeszcze burzonkę, ale...
Co za budynek zburzony? Nie wiem. Musisz przeładować. Ja przeładuję i strzel. Trafiłeś w cel, czy przed celem? Powtórz. Przed celem strzelasz. Poszedł? O, chyba teraz mogło wejść. Nie wiem, to burzące to. Dobra, ja, chyba zjebane. Dobra, będzie. Nie strzelam z tu, bo jest git. No to dobra. Czekasz naszym, że jest wyeliminowany. Zneutralizowany znaczy się. Koszka 1, nie? Tak. Właśnie odbiór. To jest pojazd pancerny był, tak? Pojazd opancerzony, no. Nie żółby, bo żółby to są pojazdy. Koszka 1-1, koszka 1-1 dla Grizzly 1-1, zgłoś odbiór. Grizzly 1-1, zgłaszam odbiór. Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1, pojazd pancerny został wyeliminowany. Jak przyjął odbiór? Grizzly 1-1, przejąłem. Ruszajcie to lotnisko i zniszczcie wrogi helikopter, który się tam znajduje, albo przynajmniej wyeliminujcie pilotów bez odbioru. Czy tutaj eliminujemy pilotów? Tak, jedziemy. Ty tylko siedzisz na termo, czy...? Nie, dupie, ja nie siedzę na termo, bo to nie jest w moim to mniemaniu. Ja też nie lubię. Ja w chuj nie lubię, to jest to właśnie. Ty może w no widać, szczerze mówiąc. To jest w ostateczności, normalnie to ja kurwa powiedziałem bez demo. Dobra, zatrzymaj. Czekasz... koszce 1-1, że nie widzimy żadnych pilotów w okolicach helikoptera, ale nie będziemy podjeżdżać dalej, póki pilota nie spędzi tych bunkrów na lewo. Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1, głoś odbiór. Grizzly 1-1, nadawaj. Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1, nie ma w okolicy helikopterów żadnych pilotów. Lecz nie podjedziemy bliżej, jeśli nie sprawdzić w okolicy bunkrów. Jak przyjął odbiór? Na szczycie jadalu. Przeciwnik. Dawaj go. Grizzly 1-1. Wycofaj się 100 metrów do tyłu, po czym razem z tobą wyruszymy razem na wrogie pozycje. Bez odbioru. Kurwa, był szybszy. No, a ty wolniejszy, teraz mnie zawiodłeś, no. Prawda? No, ale nie trafię. Nie trafię, tyle dobrego. No, bo dostałem chyba taki serię, że... Czy zatrzymał? 100 metrów do tyłu. Dobra, cofaj, póki ci nie powiem. Cofaj, póki ci nie powiem. Kierowca, stop. Ostrzał od SAW, prawdopodobnie jakaś półcalówka albo ciężki karabin maszynowy. Musimy się wycofać, odbiór. Koszka 1-3, przyjąłem, wycofaj się. Usłyszałem Kośka? Koszka, kurwa, wyjebany. Koszka 1-1, zgłoś dla Koszki 1-4, odbiór. To jest już nie bunkry, panowie, tak? Ej, piechota, kurwa, ciśnienie bunkry za pomocą jednego, jak to za was to kurwa uczy? Jeśli chcieli, to byśmy kurwa sami to strzelali wybuchową. Tu nie, ja jeszcze mam pocisk tam do bunkra. Dobra, nie przed bunkier. To wyjebana, zostaw tego na późno, na tyle czy moment. Mogli za... Ja przedtem. Dobra, utrzymajcie się, ja wyszedłem. Chwila do tyłu. Znaczy troszkę do tyłu. Jak będę do tyłu, co dzieje?
metry. No i cyk, gdzieś 100 metrów w tył. Dopóki ci nie powiem, żebyś przez... Trzymaj tył. Kierowca, stop. Zajebiście. Obecny. Widzę tych pilotów. Wilku, widzę pilotów na lotnisku. Chcę strzelić ich? Dobra, wszyscy zdatni do walki. Jest na radio. To weź mu powiedz, tu mi chyba. Dowódco, widać jest pilotów na lotnisku. Się nie ruszają, tylko celują. Celują w naszym kierunku. Bandaże? Czekajmy na piedalek. Widzieliście sobie bandaże, czy zostawię pierwszą pomoc? Nie ma. Dobra, dzięki. Pojazd do przodu. 5 metrów. Odsunąć się od pojazdu. Kierowca 5 w przód. Żebyś miał chociaż trochę osłony. Fioletowy, ustawiać się za pojazdem. Kierowca będzie go osłona dla piechoty, więc nie wykonuj drastycznych manewrów, dzięki. I nie cofaj. Pozwól się na leśniki. Jestem ostrzał skądś. Tu nie ma. Dobra, jak na razie nic tam się nie dzieje. Face less. Na leśnika czuję, kurna. Jedzeniem. No po tym oczekiwaniu to srać się chce. O. Później srasz do pojazdu. No, usuwaj. Czekaj. Widzę, stój, strzelec nie już strzelec, azymut 234, pierwszy parter, okno po lewej. Nie, już mam. Tam był kontakt pojedynczy, ale się teraz w tym momencie schował. Czekaj. Dobra, będzie czego to ci powiem o tym kontakcie. Dobra. Hełm. To mówisz? No, ale tak końcówkę nie trafi raczej. Dobra. To wyjebane. Jak ta pierwota gotowa? Moment, jeszcze jeden z naszych. Dobra, easy. W Lintercom mi coś nie działa. O, jest. Już chyba nie ma. A nie, jest dalej. Czy skoczył do tamtego pomieszczenia? Widziałem. Jebany. Jak w tym filmie rosyjskim. O, zarzucili dym, zajebiście, nie będą widzieć nas. Ani my, w sumie, ale już kustę. Masz na targo ust. Czekaj, chodź. Mówię, że nie możesz stać. Dobra. Homie, osłaniasz nas. Grizzly 1-1, możecie ruszać. Maksymalnie 15 km na godzinę. Biegli za barak. Słyszałem kierowca, jazda 15 na godzinę. A mówię nawet 10, kurwa, bo piechota nie zdąży. Pilotowi wszyscy za. Dobra, 8 na godzinę. Dobra, jaki tu. Strzelec, 254, za brakiem helki pilot biega sobie. Widzę. Z KM-u. Bo nie. Pamiętaj, że mamy piechotę na sobie. Tak. Dobra. Dawaj to powiedzieć, dawaj, kurwa. Elo. Poza zasięgiem jest. Tak. Gdzieś się chowa. Nie widzę żadnych żywych duży, więc easy.
Tam czy pilot jest za tą chwilką zwoloną, ale się chwało za działami. Kurwa, co to za generacje? Zajemy. Dobra, i dalej jedziemy? Stop. Ale... Chujów, sto! Nie wstępić się, tylko patrzeć perymetr. Tak, strzelec pewnie to jest ten budynek, w którym było. Chcesz, kurna. Czerwony dym. Koło nas. Panowie, rzuciliście czerwony dym, piechota? Piechota, czerwony dym rzuciliście? Piechota, kurwa, czerwony dym rzuciliście? Nie. A nikt z was? I to spierdalamy. Nie wiem. Kurwa. No kurwa, panowie! Ktoś z was rzucił czerwony dym? Odmawiam. Odrzucić go? Odrzuć, kurwa. Kać, to nie przejedźcie pod czołg. Panowie, kurwa, bo jeżeli to jest czerwony dym i jeżeli nas rozpierdoli, to będzie na was, kurwa. Gdzieś tutaj. Czyli zaraz, kurwa, jebniemy przez was. Teraz mi się wydaje, że pelotka romnie. Wola. Biały czy czerwony, czy my rzuciliśmy czerwony dym, bo czołg tam nie... Boże, co... Jestem pewien, dobra, zajebiście, to tyle mi wystarczy. Ja pierdolę. A za moje 205. Dojebane z tym dym. Duży pelotowy. Dobra, siedzimy tu na razie. Kurwa, ten pilot helikoptera tam siedzi. Ale widzisz go, to skałem go pociśnie, jak widzisz. Kur, nie trafię go tam. Tylko widzisz, jak się rusza. Czy mogę próbować? Niżej, dawaj, o! I zajebiście, leży. Kurwa. Mucio z błędno z twoje fawole, kurwa. Jak to szło, co? Póki to nie potrzebujemy. Sprawdź, czy jastrzeb jest dostępny. Tak, oblejemy ten sukces. Pancernia cygują, kurwa. No, jest gościu w tym. Strzelać? Zyskałem, no jasne. Przejąłem kawał wobec odbioru. Zjęty? Tak, jest. Dobra. Zielony dym upuścił. Tak, cię się pewnie... Słyszycie mnie? Głośno i wyraźnie. No to idealnie. Co tam? Panowie. Chwilę muszę pomyśleć. Panie dowódko, odnowa poprawiam jeden granat dymny zielony. Super, epicko. Mam zarzucić? Potwierdzam. Niech spróbuję ostrzelać ten zrujnowany budynek na azymucie od naszej pozycji. 200, dla ciebie to pewnie będzie jakieś 260 czy coś w tym stylu. Potwierdzam. Jak tam panowie, co tam robimy? Leniwiec. Szybko. Dobra, leniwiec. Dobra, panowie. W przód i w prawo. Co? Odsunąć się. Do tyłu trochę. Odsunięci? Wzdłuż tego. Wzdłuż? Do kolejnego bunkra, który tam jest. Dobra. A nie powinniśmy najpierw sprawdzić tych budynków, czy nie ma tam jakichś kontaktów, które nas by ostrzelały? Omawiam. Dobra. Kierowca, kontuj w prawo. O, stan koszkę 1-3, 1-4. Mogą, to niech atakują. Tylko jeszcze. Dzięki. Zobaczyłem. Żebyśmy mieli jechali prosto na ten bunkier. Panie w lewo. Słyszałeś trochę w lewo, bo... Dobra. Będzie. Ogólnie całe lotnisko niech się przemieści. W sumie trochę bardziej na prawo jeszcze. I... Bituwa. Zrujnowanego budynku, bo będzie tam na chwilę ostrzał. Bituwa? Koszka 1-3, tu koszka 1-1, zgłoś od... Jest to z medykami. Nie wiem. Koszka 1-3, koszka 1-3, tu koszka 1-1, zgłoś od... Już dawniej zgłaszali. Gdzie co tam ponawia? Nudy. Koszka 1-3, koszka 1-3, koszka 1-3, zgłoś odbiór. O chuj. Pelota. Nie, to nasze... nasz samolot. Koszka 1-4, tu koszka 1-1, zgłoś odbiór.
Drugi pojazd opancerzony, Azymut, wyjeździeś do budynku. Koszka 1-4, tu Koszka 1-1, zgłoś od... Nie widzę. Zaraz wyjedzie, pilnuj. Mam tylko w burzące. Dobra, będzie, bo to jest tak BTR, więc wyjebane. Koszka 1-4, Koszka 1-4, Koszka 1-4, tu Koszka 1-4. Obserwuj na uczelni 200. W razie gdybym miał wyjechać z drugiej, to ci powiem. Dobra. Jest. Strzelaj. Która porusza się. Odsunę cię, panowie, kur. Mówię z 30 mm i dawaj. Jak go zobaczę, wyjedzie. Dobra, mam przeciwpancerny na ścisk. Dobra. Obserwuj 180, ja patrzę prawą w stronę budynku. Daję. Co tam? Idziemy przed siebie? Świetnie. Kierowca słyszał, idziemy. Trzymaj przód. 5 na godzinę. Bez pojazdu pancerzony gdzieś za rogiem tu. Wyjechał 183, wyjechał. Kurwa, drzewo. Dobra, będziemy go widzieć na 197. Zaraz wyjedzie pewnie. Wyjechał. Co, stop. Nie dalej strzelać. Dobra, jest, kopci się. Dobra, jedziemy dalej. Kierowca dalej, dawaj przód. Zajebiście. Już musiał mi skończyć przeciwpancer. Dobra, easy. Dawaj, dawaj, dawaj. Zamach, kurwa. Z nami... Dobra. Przy bunkrze, dobra. Kierowca troszeczkę na lewo, jakbyś mógł, por favor. Okej, dzięki. Tukaj, kurwa, jeb. Na, nasza słuch, czekam, na. I dostajemy. Stop, stop. A mi nie jest jet? Jest. Jest, ale nie obsadzony. Przydałem piechota. Grizzly 1-1. Tu Pruszka 1-1, zgłoś od... Kurwa, nie. Ja pierdolę. Grizzly 1-1, Kruszka 1-1. Zatrzymajcie się bez zbioru. Dawaj, trema. Gdzie kurwa uciekacie z pola bitwy? Nie ma. Nie ma, kurwa. A, strzelec, pilnuj azymut 200. Jeszcze biegnę. Eliminuj wszystko. Dobra, wyjebany już, więc nie wychylam dwa. A ten jet to tak kusi, żeby podpierdolić. Tak, podpierdolić. 200. 200, czekaj, być od 200 do 250.
ten cały planet, bo mogą wyjechać kolejne przeciwne pojazdy, a wtedy będziemy w dupie, kurwa. Tak, dobrze. Tak potwierdzono tego czego. Mamy swoje wiecie, to spokojnie. Ale lotnisko się przyda. Kapultować się. Grizzly 1-1, tak. Koszka 1-1, zgłosi odbiór. Koszka 1-1, tak. Grizzly 1-1, zgłaszam odbiór. Grizzly 1-1, tu Koszka 1-1. Zafortyfikujcie się w miejscu, gdzie jesteście na chwilę obecną, już w bliskim pobliżu i szukajcie kolejnych celi i je eliminujcie, jak przyjmie odbiór. Dobra. Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1, przyjęliśmy bez odbioru. Kierowca Kadłub na 9. Brzmisz jak z tego urocza sekretarki. To jest trzecia w towarzyszu. No to teraz 180 robisz. Żebyśmy byli na inaczej ustawieni. Żeby był przodem do lotniska. O, tak to jest. W sensie to tak. Proszę bardzo. A dziękuję, towarzyszu. Dobra, ja się tu zabandażuję i obserwuję PMF. No, widzę piechotę, jak ucieka. No to czemu nie słyszysz czy PCKM-u? Bo pierwszy raz na niego celowałem. No ale, bit. Baterii? Pokój mi baterii? Nie wiem, dali mi baterię do wskaźnika lasera. Dali już. Jakby w czołg akumulator wysiadły. W razie czego żył. Ja pierdolę. A, bo mamy te wskaźniki, co potrzebują baterii. Weźle. Jesteśmy tak dobrze, że ją używamy. Nie mam, wiesz, mam wskaźniki w czołgu, to idzie. Nie. Już wiem, dlaczego nam nie dali gąsienic zapasowych. Dobrze. Będziemy na te fajta, bo nam zajebiście idzie, nie wiem, szczerze mówiąc. To jest lepsze. To 30 skończy strzały. Która mamy godzinę? 8:26, ja pierdolę, ale leci. Spokojnie leci. Ale coś mi się widzę, że te słońce tak wolno idzie coś. Dwie godziny już tu jesteśmy. Jaka jest pora roku, żeby ten już tak idzie? Jesień. Widzisz tutaj złoty jesień? Czy liście to zdradliwe, ja bym nie ufał. Ja Czarnobyla. No. To na drzewa tam jak liści będą wisieć komuniści. Tak jak to jeden z żołnierzy kiedyś stworzył piosenkę. W Niemczech. Nie dokończę. Nie wygrać. Lepiej nie. Lepiej nie. Jeszcze nam zabiorą czołg. Tak, ja wam zabiorę i każę wypierdalać, sam sobie pojadę, wiecie. Jeb, zapierdala się, degradacja do piechowych. Niech się przesiadał. A dowódca odjeżdża 100 metrów. O kurwa, już dalej nie pojadę. Tak, coś w stylu będzie. Tak, ty będziesz, że dobrze. Ale ja, obstawać panowie. Już damy z pojazdu i mamy wstać za pojazdem. Takie jest to w tył. Mm.
Kurska można obniżyć, jak się nie ruszamy niby. A nie wiadomo, czy nie będziemy. Jestem obniżony spokojnie. Git. Fajka wysiadł. Dobra. Co? Wychodził na chwilę. Dowódco dla Szenkaja odbiór. Co tam, Szenkaj? Dowódco, tak 30 sekund mi się zejdzie, aby odleć się do butelki. Czy mogę? Wale, szybko, zanim mi kurwa piechota się... Przyjął. Strzelec, zamierz mi kurwa tego strzeleca i ospiedol go. Wrogi pojazd, pancerzony. No to napierdalaj z pancerzonej, na co kurwa czekasz? Nie mam już takich. No to jakikolwiek kurwa napierdalaj. Pierdolę. Co za panowie? Nie usiedzę w tym czołgu, sorry. Tutaj pojeździe pan do żony. Czyli to był ten bardzo pancerzony Hamwik? Nie opancerzony. A, nie opancerzony. Dobra, wyjebane, usłyszałem opancerzony, wszystko mi się wydaje. Jeszcze się odlało. Spoko, i tak nie będę się działo, więc. To przekaż temu. Przekaż tylko 1-1, że skończyła nam się amunicja przeciwpancerna, więc w razie gdyby wyjechał jakiś czołg, mamy z nim w dupie. Ale to ładnie ułożyło. Polska 1-1 dla... Grizzly 1-1, tu Koszka 1-1, zgłaszam odbiór. Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1. Skończyła nam się amunicja przeciwpancerna, jeśli... jakiś... O. Jesteśmy w dupie, jak przyjął odbyt? Uj, nie strzelę. Grizzly 1-1, tylko szkoda 1-1. Przyjąłem bez... Mógłbyś to ładniej ująć, bo ja to mówię tak... Pilotnie... Będę przekazywał z ust dowódcy. Tak. W sumie chuj. Mogę powiedzieć, jesteśmy w dupie. Tak. Twojej? Aha. Dobra, dowód. Będę biegał. Tak, będziesz biegał. Dookoła czołgu. Za czołgiem. Olbicki. Jest to w tył. Nie, będę robił zaprzynętę. No, że patrz. Kto przyjmie, ja przyjmę. Może jak padnę, a czołg obejrę.
Bo tam jest kurwa cały czas żołnierz, którego nikt nie potrafi ściągnąć, ja go kurwa nie mogę trafić, bo mi przeszkadza słupek jebany. Co napierdala po lotnisku? No, nasz samolot. Cała płyta będzie do wymiany, zara. Yeah. Nie bój się, oni mają tyle betonu, że... Tak, kurwa, zanim beton tam się zwiąże. Spokojnie, tydzień tu. Tylko. Zanim go przywiozą i rozleją. Albo zrobią coś takiego jak... Grizzly 1-1, to koszka 1-1, zgłoś odbiór. Koszka 1-1. Odbiór? Grizzly 1-1, to koszka 1-1. Wycofajcie się do bunkra na punkt Iwan 1-3. Jak przyjął odbiór? Koszka 1-1 dla Grizzly. Przyjęliśmy bez odbioru. Dobra, kierowca, 20 w tył. Kierowca stop. Kierowca, obróć pancerz na zamów 70. Obycone. Jazda. Ja nie mogę patrzeć do dołu jak coś. Spoko, jedziemy na razie. Przyspiesz prędkość, wyłącz już ten. Tylko ściągniesz w lewe. I dalej w prawo. Pojedziemy koło, zobaczymy czy tam jest nasz medyk w ogóle przy tych krzaczorach. Dalej tobie na lewo. Na zimut 105. Albo wróć 194. Razem od 94 kadłub. Jedziesz. Tyle na lewo bardziej. Razem od 75 kadłub i jazda. Czy jedzie dalej? Jazda. Shuttler. Dobra. Dalej, kierowca. Dobra, kierowca na prawo od bunkra, na prawo. Chcę powiedzieć i ustaw kadłub na lotnisko. Wyskakujemy naprawiać czołg, czy? Czekaj, wychodzę na chwilę, żeby was cofnąć z deka. Nie potrzebujemy naprawy? No. Jak na razie nie. Przecież kiedy coś tam wydało mi się, że idziemy. Kierowca, kadłub na, wyć tył kadłuba na 73, czytaj przód na 281. Cofaj. Trochę bardziej pancerz w prawo. Ominąć bunkier. Dobra, cofaj. Trochę na lewo pancerz. I cofaj. I gitów, a będzie stąd. Kierowca, możesz wysiąść, sprawdzić stan czołg, pojazdu i kto musi, to się z nich zabandażu. No chuj, a miał co to było? Wsiadać do pojazdu. Ej, kurwa, bo jest na kierowcy. Siadam. Strzelec, nigdy ci nie pozwolę wysiąść, będzie. Chciałem pójść do łazienki. No to powiedz, że ktoś, że się wymierzy,
A widzę naszych, przychodzą. Ja wiem, jakby siadłem, ale. Gdzieś na polu widziałem jakieś żołnierza. A gdzieś go zgubiłem. Azymut 250 za hangarami dwóch. Nie wiem, czy to są nasi, czy nie nasi. Nie nasze stroje. Jednego tylko widzę. Na lewo będzie jeszcze jeden, ale lewy. Będzie trzeba, by mieli zajść naszych, to ich ostrzelam przy dźwięku. Tylko jeden jest. Widzę drugiego, ale to tylko ja widzę, bo ja mam lepszą perspektywę. Na przyszłość. Kierowca, spytaj się, wiesz, tego co my w piechotę mamy. Czekaj, lewy się nie nazywa, łączność, czekaj. Kryptonimy, koszki się spytaj, czy się kontaktowali z matuszką i co do skazów. Koszka 1, a. Gryzli 1-1, tylko koszka 1-1, zgłaszam odbiór. 240 to zniszczone jest? Tak, zniszczone. Grizzly 1-1, tu Kuszka 1-1. Powtórz komunikat i mów wyraźniej, jak przewód był. Spytaj się co do rozkazów, jakie są kolejne rozkazy po przejęciu lotniska. Czy będzie jakiekolwiek wsparcie? O. Kuszka 1-1, a Grizzly 1-1. Odbił. Grizzly 1-1, tu Kuszka 1-1, zgłaszam odbiór. Kuszka 1-1, a Grizzly 1-1. Czy kontaktowaliście się z matuszką? Co robimy dalej po przejęciu? A, czy dostaniemy wsparcie? Jak przyjął? User in your channel timed out. Kierowca, user entered your channel. Kierowca 10 w przód. Jeszcze. Kierowca, stop. Strzelec Azymut 238 przed wrakiem zniszczonej baterki leży w wioku. Dawaj go. Podwanie. Ty co tam się dzieje na lotnisku? Na się idę. Kurwa, niebieska, nie wiem. Stop, nie już jedziałem. Dobra, nie wiem, za chuje to co brzmi. Spróbuj się zgłosić do koszki kierowca. Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1. Odbiór. No, teraz widzę dwóch. Koszka 1 dla Grizzly. Ktoś odbiór. Strzel przykładowy strzały tam do nich, w nich znaczy się. Bo to są chyba przeciwnicy, jak dobrze widzę. Nie w nich, tylko obok. Koszka 1-1. Koszka 1-1. Koszka 1-1. Dla Grizzly 1-1. Odbiór. No, fajny hamy w ogóle. Grizzly 1-1, zgłaszam odbiór. Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1. Pytanie co do kolejnych rozkazów po zniszczeniu lotniska. Wiadomo, jakie są kolejne zadania. Czy będziemy posiadać wsparcie? Jak przyjął odbiór? Grizzly 1-1, przyjdzie do nas jedynie oddział zwiadowczy. Niestety matka nie może nam nic innego teraz zaoferować. Bez odbioru. Wód, co słyszę? Ale bez odbioru to nie będę. Myślałbym się, jakby podróżył ładunek potem. To zostały helikopter i samolot. Ale.
Tam. Czołgu? To fajki bały. Lewa. Kurwa, jakby miał, to mi zaki rozsypał. No i, no nie powiem, 3-4 puste butelki znalazłem, ja nie wiem kto to pił. Ale... Każdy a kto dał do nich, to jest pytanie. Ja. Właśnie, ja tutaj mam znalaną butelkę po piwie. To może przekażemy dowódcy koszka 1-1. A to nie to, co ty piłeś? To? Nie są też czyny, co żeś tam lał. Właśnie, to są też czyny. Te jaja. Ale wcześniej miałeś, bo mówiłeś, że są butelki puste. To nie jest w przypadku jedna z tych butelek? To jest jedna z tych butelek. Trwałeś? Tak. Czemu teraz jest pusta? No to jedna jest pełna. Może być? O. Zobaczymy. Było co tam nie ma żadnego karabinu? No ten. Ale na tym, na kamerze dowódcy. Tylko kamera jest. Stary sprzęt. To są jakieś helikoptery, czy coś? Jakieś śmigła? Nie wiem. A zgaszę silnik. Gasz. Strzelec. Stan amunicji. Karabin. Mamy 180 naboi, plus 2 magazynki. Przeciwpancerny brak ze 100 mm. 14 hitów. 149. Burzących na 30 i 3 przeciwpancerne na 30. 3 strzały na 30? Tak, przeciwpancernych. Ale to są 3 strzały dosłownie. Takie jak tak. Napierdalać teraz z tego działa 30 mm, to takie 3 strzały to gówno są. Ale tych przeciwpancernych tylko. No nie są takie mocne. Kto leci jetem? Ile w ogóle ma? Które się koszki, kto leci jetem? Koszka 1-1 za Grizzly 1-1, zgłoś odbiór. Grizzly 1-1, to koszka 1-1, zgłaszam odbiór. Koszka 1-1 za Grizzly. Pytanie, kto leci jetem? Jak? Grizzly 1-1, to koszka 1-1. Jet, który przed chwilą wystartował, pilotuje jeden z naszych żołnierzy, jak przyjechał. Skąd kurwa mają być? Koszka 1-1, tak, gry. Jeden z naszych żołnierzy. Prawy. Kurwa, liniowy sobie, kurwa, pożyt. Ale ja. Zrobił kurs online. A szwagier mówił, że to oszustwo jest. Dobra, czyli nie już mi strzelec na chwilę.
Żeby nawet zaraz próba nie odjęło. No co byłeś? Już wyjdę, strzel do celu. Znaczcie. To jest też powiem. Dowódcy na radio nas wywołują. Dobra, dawaj kurczę. Się odbiorę. Koszka jeden, jeden. Proszę. Grizzly 1-1, tylko koszka 1-1. Od strony east będzie zbliżała się piechota. Strzelajcie ją na tyle, na ile jesteście w stanie, jak przejadę. Słyszał strzelec, ale nie mamy tak amunicji, nie ciągłem, slajami napierdalaj. Żeby ich wystraszyć, bo zajebać i tak dalej. No szkoda amunicji. East, no na ten. Od lasu tutaj. Od east. How me, tak. Czekaj, od east? Nie, od east, no. Od east, no. Skład. Od lasu. Chwał mi to koszka 1-1. Mówię. Dobra, wyeliminować pojazd zbliżający się od east, jak przejął odbiór. Czekaj. Spytaj się kurwa ich, czy celo kurwa na od east, bo od east to my kurwa jesteśmy. Koszka 1-1 dla gry. Ktoś odbiór? Chwał mi to koszka 1-1. Znajduje się od na east od lotniska, tyle wiem, jak przejął. Przyjął, postaram się, ale nic. Grizzly 1-1, to koszka 1-1, zgłaszam odbiór. Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1. Czy na pewno ma nadal to być ist, jednakże my się znajdziemy. Przyjął. Chyba, że odbiorę. Grizzly 1-1, to koszka 1-1. Piechota wroga będzie się zbliżać na od east, na east od lotniska. Jeżeli ją zauważycie, spróbujcie ją wyeliminować, jeżeli nie, to nie. Bez odbioru. Lotnisko. O, naprzeciwko. To tam gdzieś jest. Na 90. Grizzly 1-1, tu koszka 1-1 zgasza. Koszka 1-1, tak, Grizzly. Ten zgłaszam odbiór. Grizzly 1-1, tu koszka 1-1. Piechota ma kierować się bardziej od south i jak przejął. Koszka 1-1, tak, Grizzly. Strzelec, ruszaj. Idzie. Piechota 240. Przy bajakach. Napierdalaj dalej z KM-u. I z burzących. Pojazd na środku, pasa, dawaj go. Nie widzę. Azymut 257. Kielca, dawaj w przód i trochę w prawo, żeby strzelec miał bicie. On jest, co, to nie jest zniszczony? To jest zniszczony, kurwa, ja ci mówię, co masz strzelać, to jest rozkaz, kurwa, stój. Napierdalaj. 1-1, tu koszka 1-1 z góry. Napierdalaj ci mówię. Kierowca, odpowiadaj. Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1, tu koszka 1-1 od strony east. Mają pojawić się wrogie siły pancerne, jak przyjął. Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1. Dobra, kierowca kadłub na 204. O chuj, już na pistolet.
I cofaj. Nie jesteśmy w stanie im pomóc, kurwa. Cofaj na tyle, ile będziemy mogli. Strzelec, napiję dalej tam na piechotę. Dobra, kierowca, stój. Gdzie dokładnie? Hełmi, to Kruszka 1-1. Potrzebujemy wsparcia na lotnisko. Przebyły znaczne siły wroga, jak przejęło. Rabiecowne siły, lecz uzbrojenie tego symulatu jest dość małe. Dobra, co powiedziałem? W ogóle też dobrze, to kurwa wysypane. Tym bardziej, że pilotki nadal istnieją i obija mnie, ale nie trafiłem, więc latam tak trochę awaryjnie. O, mi to troszkę jest jeden, przejąłem bez odbioru. Dla kierowca, na drogę wyjedź. Na tą drogę tutaj ustaw się wzdłuż drogi. Miałem nic przeciwpancernego. Wyjść trochę do... Grizzly 1-1, tu Koszka 1-1, zgłoś odbiór. I zgłoś na... Koszka 1-1 dla Grizzly 1-1. Grizzly 1-1, tu Koszka 1-1. Na lotnisko zbliżają się BDR-ki, czy jesteście w stanie się nimi zająć? Jak przyjął? Koszka 1-1 dla Grizzly. Słyszamy, że nie posiadamy... Jak przyjął odbiór? Ale było dobrze? Grizzly 1-1, tylko szkoda 1-1, przeżyłem bez... 14. Kur... no to żeś najebał i kur... Na tym, na dobra. Dziale, nie na 30. Co? Na dziale? A, to easy, dobra. Na 30? Ja zostaję. A nie, są przeciwpancerne. Hitów ma 82. Dobra, jadę. To walić hitami na razie, tymi 30. Kurwa, wrogi czołg... Stój, nie ruszaj strzelec. Wrogi czołg to jest... A nie, czekaj, to są nasi czy nie nasi? Nikt inny oprócz nas nie posiada takich czołgów, ale nie chcę wierzyć, że to jest nasz czołg. Nie do kogo napierdala. By podać koszce 1-1, dałem w formacji... Mamy... Przeciwpancernych? Nie. Ale do przeciwpancernych to dobrze było. O, jest dobra, bytarwie, cofaj, wyjebane, nie walczymy. Niszli ten BTR? Czekaj, co? Musimy się cofnąć, kurwa. Kierowca, cofaj! Nikt mi już... 1-1, tu Koszka 1-1 z Grzegorza. Zatrzymaj. Koszka 1-1, tak Grzegorz. 1 z Grzegorz. 1-1, tu Koszka 1-1. Informuję, iż pojazd opancerzowany znajdujący się na płycie lotniska są sprzymierzeńcami. Proszę o nie strzelanie. A, to nasi, kurwa, dobra, zajebiście. Koszka 1-1, tak Grzegorz. Dobra, do przodu. To jak nasi... Miałbyś tylko piechota. Strzelaj do tego do kurwa, BTR-ów. Nie. O chuj, mają czołg. Koszka, stój! To nasi. Nasi, ja, dobra. Wyjebane. Ja, 4, 2, nie mam już żadnej amunicji, latam w trybie awaryjnym, gdzie mam się udać odbić. To już wyjebane, wypierdalaj, nie mam się dać. Koszka 1-1. Aktualnie znajdujemy się na płycie lotniska. Przybyły do nas nasze siły opancerzone. Oczekuj na kolejne rozkazy, jak przejmą. Koszka 1-1, tu Jastrzęb. Kurwa, plecaki mamy inne.
Estep 2 dla Koszka 1, 1 zgłosił. Koszka 1, to Estep 2 zgłaszam. Estep 2, to Koszka 1, 1. Udaj się i wyląduj na lotnisku Jastrzeba 1, 1. Jak przyjął odbiór. Koszka 1, to Estep 2, przegłoś najwyraźniej, udaje się. Jest to registr misji.